Bardzo dobre drużyny. Myślę, że topowe na świecie, łącznie z Kanadyjczykami. Myślę, że ciągle niedoceniana drużyna. Bardzo, dobry, bardzo dobrze indywidualnie zawodnicy, świetnie ułożeni przez trenera Antigę w zespół. Tylko się cieszyć, aby wszyscy do tego podeszli, w 100% skoncentrowali i chcieli grać na tym najwyższym poziomie, bo myślę, że to jest, to jest czasami problem, że te drużyny przyjezdne, bo nie mówię o Polakach, którzy jako sportowcy zawsze wychodzą i grają na maksa, bo przy polskiej publiczności ja zawsze powtarzam, że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby źle o nas mówiono, myślano i odwalać pańszczyznę przysłowiową, tylko trzeba zawsze grać na 100%. Jest to ostatni sprawdzian dla wszystkich drużyn przed Mistrzostwami Świata. Przyjadą w najsilniejszych składach. Będą wszyscy w 100% przygotowani, będą chcieli sprawdzić swoją formę i to w, w starciu z, naj, z najlepszymi, z najsilniejszymi drużynami. I myślę, że każdy potraktuje to poważnie. Przede wszystkim mówię, jakieś budowanie już swojej jakości i pewności siebie przed tym turniejem docelowym. Wiele lat mieszkałem w Krakowie. Bardzo duży respekt mam do tego miasta i kibiców tam siatkarskich. I od długich lat tam nie ma męskiej siatkówki na najwyższym poziomie. A ludzie rozpoznawali mnie nawet takiego typowego, nietypowego siatkarza, raczej typowego mieszkańca, a nie spo, zawodowego sportowca i zawsze pytali o wyniki w klubie i w reprezentacji. Tym byłem zawsze tam zszokowany, że mimo siatku, braku siatkówki na tym najwyższym poziomie, tam kibiców było zawsze bardzo wielu i bardzo pozytywnie nastrojonych. Także myślę, że organizacja tego memoriału w Krakowie to jest i dla tych drużyn przyjezdnych i dla kibiców najlepsze miejsce. Jakie można sobie wyobrazić? Hala przepiękna, miasto przepiękne i kibiców na pewno się też zjedzie z całej Polski. Nawet przyjemnie pojechać tam, z na sobie na weekend do Krakowa. Muzeum pod sukiennicami to jest bardzo ładne miejsce, bardzo nowoczesne. Muzeum z XXI wieku to tak turystycznie ale ja to zawsze lubię pójść do ciekawej restauracji. Mam takie ulubione, ale nie będę reklam chyba reklamował. lodziarnie bardzo dobre, może naprawdę, jest wiele świetnych miejsc, a te turystyczne zawsze lepiej skręcić w uliczkę obok i przejść, chyba sobie gdzieś tam spokojnie. Mnóstwo kameralnych, pięknych y miejsc, nie, niekoniecznie na tym głównym szlaku turystycznym. Gdziekolwiek się nie pójdzie, tam jest przepięknie. Co warto zobaczyć, y to nie rynek. Nie Kazimierz, a Podgórze. To jest takie miejsce w Krakowie, które myślę, że jest trochę na uboczu, a które bardzo jest ładne, kameralne. Można spotkać bardzo wiele ciekawych restauracji i bardzo wiele ciekawych, przepięknych miejsc. Paweł Wojcki chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na memoriał Jerzego Huberta Wagnera, który odbędzie się w Krakowie.